Tytuł kursu. Podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł. Pedikir korekcyjny. Tytuł wideokastu. Wrastające paznokcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty jesteś nową stażystką? Tak. Miło mi pana poznać. Mi również. Przebierz się w fartuszek. Za chwilę przyjdzie pacjent na zabieg pedikiru korekcyjnego. Pomożesz mi przygotować narzędzia, no i przydasz się podczas zabiegu. A z jakim problemem przychodzi pacjent? Wrastające paznokcie. Spójrz tam, masz książkę, otwórz ją na stronie 15, to dowiesz się, jak to wygląda, a ja w tym czasie ci szybko wytłumaczę. Mam, znalazłam. Istota problemu tkwi w nieprawidłowym zawijaniu się paznokcia palucha u stopy z jednego lub obu boków pod spód i wrastaniu w wał otaczający płytkę paznokciową. Wrastanie jest często poprzedzone urazem okolicy paznokcia, do którego może dojść podczas zbyt głębokiego obcinania paznokcia lub skaleczenia wału paznokciowego przy wycinaniu tzw. skórek. Może też być następstwem noszenia zbyt ciasnego obuwia lub jednostronnego czy zbyt dużego obciążenia stóp. W miejscu, gdzie wrasta paznokieć, rozwija się bardzo bolesny stan zapalny, którego nie można wyleczyć, dopóki tkanki wału paznokciowego drażnione są przez wrastający paznokieć. Przedłużający się stan zapalny i drażnienie tkanek przez paznokieć powoduje, że nasz organizm próbuje się bronić poprzez rozwój ziarniny, która jest tkanką łączną mającą na celu odgraniczenie zdrowych tkanek palca od wrastającego paznokcia. A w jaki sposób można leczyć wrastanie paznokcia? Widzę, że są trzy rodzaje klamer na wrastające paznokcie w postaci wąskiego paska, druciane i metalowe. Tak, lecz ja nie posiadam tak dużych umiejętności, więc będziemy wykonywali klamry z wąskiego paska naklejanego na wał paznokciowy. Specjalnych umiejętności? Nie rozumiem. Klamry metalowe zakłada się w znieczuleniu miejscowym, dlatego wymagają one większej fachowości, dlatego ja skupiam się tylko na tych z paska. Rozumiem. Proszę mi w takim razie opowiedzieć coś o tym, w jaki sposób działają klamry. Klamry do korekcji wrastających paznokci znane są od ponad 60 lat. Oddziałują na chore paznokcie poprzez spłaszczenie płytki paznokciowej lub zmianę toru wzrostu paznokcia. Odpowiednio przygotowane klamry w kilku rozmiarach dopasowuje się do kształtu paznokcia i tym sposobem rozpoczynają one proces podnoszenia płytki paznokciowej przeciwnie do kierunku wyrastania. A kiedy powinniśmy pomyśleć o zastosowaniu klamry? Jeśli czujesz ucisk paznokcia przy chodzeniu, jeśli doszło do pęknięcia, odłamania paznokcia w górnych rogach, przy wrastaniu paznokci, w stanach nawracającego wrastania paznokci. Jeżeli zrywanie płytki paznokciowej nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, a nowo rosnący paznokieć zaczyna ponownie wrastać. Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. Już wiem, czym jest wrastający paznokieć, jak go leczyć i w jaki sposób zapobiegać wrastaniu. Proszę bardzo, z tą wiedzą na pewno będziesz bardziej kompetentnym pracownikiem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.